Dzień dobry, witam wszystkie znaki trygonu Ziemi na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Zapraszam Was do filmu wprowadzającego do czytań czerwcowych. On się pojawił wczoraj i trwa dosłownie półtorej minutki. Proszę, posłuchajcie, będzie Wam później łatwiej się jakby połapać w tym, co ja będę robiła w czerwcu. Zapraszam również do czytań indywidualnych, osoby, które potrzebują takiej konsultacji, takiego wsparcia i przypominam, że w maju one są 20% jakby niżej wyceniane, a przykłady takich różnego rodzaju rozkładów znajdziecie na stronie szóstyzmysł.com.pl, na którą Was serdecznie zapraszam, a już teraz nie przedłużając, zaczynamy. Byki, panny koziorożce. Okej, zaczynamy. No dobra, moje drogie byki. Wszystkie trzy talie są piękne. Wasza jest absolutnie urzekająca. Cztery monety. Znowu się czegoś trzymamy. Znowu nie puszczamy przebiegu energii, przepływów energii. Za dużo pracujemy. Mamy króla mieczy. Jest ktoś koło Was, bardzo logiczny. Mamy słońce. Jest sukces. Okej. Mamy dwie buławy. Część z Was będzie wybierać pomiędzy dwoma panami, dwoma paniami. Jedna może mieć bliźnięta wagę wodnik w swoim horoskopie urodzeniowym. Druga osoba to jest baran lew strzelec. Będziecie wybierać. 12 nastawieniem na barana, bo pojawił się cesarz, tu jest karta słońca, a może też lew, ale lew lub baran, tak. Będziecie wybierać. No dobra, na spodzie mamy pazia kielichów. Moje drogie byki, zupełnie szczerze, to uważam, że czeka Was bardzo ładny tydzień. Tutaj na początku możecie czuć się przywiązane do jakiejś myśli, do jakiejś sytuacji, do jakiejś osoby, tak? Trzymać się za bardzo czegoś. Część z Was może po prostu za dużo pracuje, może za bardzo skupia się na kwestiach materialnych, na kwestiach stabilizowania swojej osoby, na kwestiach w ogóle takiej przywiązania do materii, zbierania pieniędzy, tak? Natomiast cztery monety to jest w ogóle energia takiego jakby znużenia, w sensie takiej stagnacji. Energia powinna płynąć, więc należałoby użyć zdrowego rozsądku, troszeczkę autorefleksji. Jeśli za dużo uwagi przywiązujemy do pieniędzy, to tracimy na innych polach, tak? Społecznych, jakichś takich miłosnych, kulturowych. Wiecie, chodzi o to, żebyście znalazły sobie balans, żeby zwracać uwagę na kwestie materialne, ale również zwracać uwagę na swój własny rozwój duchowy, na robienie sobie przyjemności. Nie tylko pracą człowiek żyje. Jest słońce, które mówi o powodzeniu jakiegoś sukcesu, o powodzeniu jakiegoś projektu na przykład w pracy, ale też mówi o bardzo pozytywnym podejściu Waszym do życia. Tak jak powiedziałam, część z Was może dokonywać wyborów w przyszłym tygodniu pomiędzy dwoma osobami. I to jest tak, że słuchajcie, to nie ma żartów, dlatego że moim zdaniem część z Was też będzie gdzieś tam nakłaniana do tego, żeby tego wyboru dokonać. Że to już jest ten czas i nie da się spraw przeciągać. Powiem tak, no rada dla Was jest absolutnie pozytywna, żeby w ogóle myśleć optymistycznie, żeby znajdować przyjemność w tym, co robimy, więc trochę się uwolnić od tych kwestii materialnych i z tej pracy wyjść, czy tam z domu, tak? Nie wiem, czego się tak trzymacie. Żeby spojrzeć na świat troszeczkę z wielu perspektyw, bo wtedy dostrzeżecie dużo radości, dużo szczęścia, nowych ludzi. A i żeby być, wiecie, konsekwentnym w realizowaniu swoich założeń. To jest jakby chyba takie główne przesłanie, które mi się rzuca. Więc albo spotkacie kogoś konkretnego, czy też będziecie miały kontakt z kimś konkretnym, kto Wam powie, słuchaj, wybieraj w te lewo albo w prawo i trzeba będzie podjąć decyzję, albo Wy po prostu powinnyście w przyszłym tygodniu, korzystając z takiego energetycznego uniesienia, że czujecie się optymistycznie, że czujecie się dobrze, jakby iść za ciosem i jakby realizować dalej swoje cele, to co sobie tam gdzieś założyliście. Także bardzo ładne czytanie, tylko ta pierwsza karta jest taka, powiedzmy sobie, ona nawet nie martwi, ale to jest takie trzymanie się czegoś kurczowo, a później już jakby wychodzicie do świata. Także król mieczy powoduje, że
moim zdaniem dostrzegacie prawdę i inaczej patrzycie na pewne rzeczy i to Wam dużo radości sprawia. Ok, dziękuję bardzo. Teraz zapraszam panny. Pannom też przypominam, że zapraszam do filmu, do wstępu na czytania, do czytań czerwcowych, do filmu, który przygotowałam jakiś czas temu, wczoraj dokładnie. On trwa 1,5 minuty i wszystko klaruje, jak te czytania będą wyglądały, więc zapraszam. I przypominam, że przez cały maj jest 20% zniżki na czytania indywidualne, które są dostępne na stronie szóstyzmysł.com.pl. A z kielichów? As mieczy. Rak miał bardzo podobne. Te dwa asy na pewno. Może komuś to coś podpowie. Słońce. 9 kielichów. Rydwan. Moje drogie panny. Jeśli brałyście udział w jakimś konflikcie, jeśli brałyście udział w jakiejś rywalizacji, jeśli się z kimś o coś ścigałyście, konkurowałyście, to pokazywałyście moim zdaniem najlepszą wersję siebie. Nie zniżałyście się do poziomu jakichś nieuczciwych praktyk, nieuczciwych taktyk. Dlaczego mówię, że pokazywałyście? Dlatego, że tu jest teraz sukces, który z tego wynika. O tym zawsze mówię w energii 5 buław. To są kreatywne konflikty, kreatywne konkurencje. Tak trzeba do tego podchodzić. Wydobywać z siebie to, co jest najlepsze, tak? Nie dać się prowokować do jakichś nieuczciwych rozgrywek, do tego, żeby być pozerem, być sobą w tym wydobywaniu z siebie, co jest najlepsze. To chciałam jeszcze powiedzieć, tak? Bo tutaj jest chaos, każdy mówi coś innego, rywalizacja. Wiecie co? Trzeba wybierać najlepszą dla siebie opcję, tak? Być ze sobą szczerym. Być jakby, tak jak wspomniałam, pokazywać się z jak najlepszej strony. I wy coś wygrałyście. Jest as kielichów, jest as mieczy, jest słońce, jest 9 kielichów i jest rydwan. To są karty, dawno nie widziałam w jakimkolwiek czytaniu, nie mówię już, że dla panny, ale w ogóle, takiego zestawu 5 pozytywnych energii tutaj. Więc mam nadzieję, że to jakby będzie miało przełożenie dla jak największej ilości części z Was, grupy z Was. As kielichów, abstrahując od tego, że mówi o odnowieniu miłości, o nowej miłości, w sensie romantycznej, to wiecie o czym? Przede wszystkim mówi o tym, że my z siebie jesteśmy zadowolone. My kochamy siebie. Nastąpiło uzdrowienie po jakimś trudniejszym momencie. Usuwamy blokady, nie boimy się kochać. Chcemy żyć pełnym sercem. Jest as mieczy, który jest mega klarownością mentalną, tak? Wiemy, co mamy zrobić. Ten miecz reprezentuje wasz umysł, wasz intelekt. Nie macie przeszkód do tego, żeby... Macie intelekt tak wysoko ułożony, w tym znaczeniu nakręcony do działania i w tak dobrej formie, że naprawdę nie będzie wielu przeszkód, żadnych praktycznie, które miałyby Wam stanąć na drodze do realizacji jakiegoś celu, jakiegoś pomysłu. To jest odkrycie prawdy, tu jest sukces, tu jest odcięcie wszystkiego, co nas dezorientowało i blokowało. Tak? Mamy ostrość postrzegania, ok? Widzimy dokładnie, gdzie jesteśmy, gdzie zmierzamy, czego chcemy. Znaleźliśmy przejrzystość, klarowność, to jest sukces. Mamy klarowną wizję, jest słońce, moi drodzy. I jest rydwan, więc mamy tak, jeśli chodzi o znaki, to osoba, która ma lwa bądź raka w swoim horoskopie urodzeniowym, może być dla Was ważna. Słońce to jest sukces na wielu polach. To jest otworzenie też, radowanie się życiem w ogóle. Zasłużony czas na sukces po pracy, którą włożyliśmy. Słońce to jest energia, gdzie my znajdujemy przyjemność i radość w wielu sytuacjach. Słońce to jest energia, w której jest nam dobrze po prostu w życiu. 9 kielichów. Nie wiem. Znaczy ja wiem, w sensie, kiedyś mówiono o niej, że jakieś życzenie Wam się spełni, a ja uważam, że po prostu poczujecie niezwykłą emocjonalną satysfakcję. Niezależnie od tego, czy jesteście w parach, czy jesteście singlami. Jeśli jesteście singlami, nastąpiło jakieś uzdrowienie po jakichś nieprzyjemnych okolicznościach, po jakichś konfliktach, po jakichś rywalizacjach. Tak też może być. Dobrze się ze sobą czujecie. Tak bym powiedziała. Może pracowaliście nad czymś i teraz jakby życzenie się spełnia?
Może to, o co prosiliście, się spełniło? Ciesz się życiem, idź na ciosem po prostu, bo masz tu rydwan później, droga panno, czyli dalej konsekwentnie podążaj w kierunku swoich pragnień. To jest zwycięstwo, to jest sukces, ale ja zawsze przestrzegam w tej karcie, jak taka dobra ciocia, ale muszę to powiedzieć, żebyście nie osiadały na laurach, bo to, że macie takie piękne energie, które ewidentnie jest ruch do przodu, jest klarowność, jest jakby uzdrowienie, w związku, w relacji, miłości. Nie, idziemy dalej do przodu, nie osiadamy na laurach, chociaż ja nie sądzę, żeby to się pannie przytrafiło, bo panna jest bardzo pracowita i generalnie rzecz biorąc nie wydaje mi się, żeby tutaj coś takiego miało miejsce. Natomiast rydwan mówi o tym, że musimy dalej nie poddawać się, podążać w kierunku swoich celów, dopóki ich nie zrealizujemy, dopóki ich nie osiągniemy. Ostrożnie z emocjami, kontroluj przeciwności, tak? Kontroluj przeciwności i dalej do przodu. Tu jest moc, tu jest skupienie. Zobaczcie, jak ona jest skupiona, tak? Co widzimy na tej karcie? Na tej karcie, kochane i kochani, widzimy moc, silną osobę, widzimy skupienie, widzimy sukces. Nie wygląda na przytłoczoną życiem, umówmy się. Tak, moim zdaniem tylko tak, kłopoty, które były, bo tu mogły być jakieś kłopoty wcześniej, one Was wzmocniły tylko i wyłącznie. Jesteście ponad tym. I musicie zostać zdeterminowane. Piękne czytanie, moje drogie panny. Nie przedłużam, nie szukam dalej szczegółów. Na siłę nie jakby nie tworzę bajek, historii. Piękne czytanie. Teraz w koziorożce. 9 kielichów w koziorożce. Rycerz mieczy, wisielec, umiarkowanie i 5 buław. I kochankowie na spodzie. Kochani, osoba spod znaku bliźniąt może być dla Was bardzo ważna w przyszłym tygodniu. Powiem tak, może Wy też czujecie, że musicie dokonać na przykład wyboru pomiędzy dwoma kochankami. Tak może być, bo ktoś już naciska, dopomina się i uderza. I leci w Waszą stronę wiadomość za wiadomością. I już jakby dłużej nie można zwlekać i trzeba w końcu coś zrobić. Wiecie co, no dlaczego powiedziałam, że wyboru między kochankami, dlatego że no to w ujęciu ogólnym energia karty kochanków może oznaczać, że dokonujemy wyborów życiowych. Zawsze pomiędzy, no powiedzmy sobie, przynajmniej dwie, prawda? Jakieś alternatywy, no to oczywiste było. Część z Was może wybierać pomiędzy znakiem trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, a znakiem trygonu ognia, moim zdaniem. Tak mi przychodzi do głowy. I ten ogień naciska, i ten ogień się dobija. Jeśli nie, to po prostu dwie energie takie, gdzie jesteście na przykład w jakiejś relacji, a druga relacja się do Was dobija. I karty sugerują Wam, zacznę od tego scenariusza miłosnego, żeby spokojnie do tego podejść, wiecie? Nie przyspieszać, zachować spokój. Pokazywać się z jak najlepszej strony. Jeśli nawet ktoś będzie Was próbował do czegoś zmusić, czy to romantycznie, czy zawodowo, to pokazywać się jak z jak najlepszej strony. 5 buław to miały panny na spodzie też. To może być dla Was jakaś podpowiedź, możecie sobie obejrzeć to czytanie. Bo ja tam trochę o tym powiedziałam na początku. Wiecie co, 5 buław to są kreatywne konflikty. To jest mobilizująca konkurencja. Ja ją tylko i tak wyłącznie chcę widzieć. To jest konkurencja i sytuacje, w których my powinniśmy wydobywać z siebie to, co najlepsze. Ponieważ niebezpieczeństwem tej karty, niebezpieczeństwem tej energii, to jest to, że zaczniemy zniżać się do jakiegoś poziomu, w którym de facto nie chcemy jakby za bardzo maczać palcy, tak? Szarpać się bez sensu. Ponieważ tutaj w 5 buław jest wiele osób, które mówią nam jednocześnie to samo i trzeba mieć własną wizję, moim zdaniem. Absolutnie własną wizję, wiedzieć, czego chcemy, bo tu jest chaos, każdy ma coś do powiedzenia, to jest konflikt, rywalizacja. Słuchajcie, żeby wyjść z jakiejś trudnej opresji, czasami trzeba zrobić burzę mózgów, więc może musicie zrobić burzę mózgów w pracy albo w domu, żeby wyjść z opresji, ale generalnie rzecz biorąc, wybierać opcje, które są najlepsze dla siebie i pozostawać wiernym sobie. Nie pchać niczego na siłę.
cierpliwość zachować. Ogólnie dużo też satysfakcji widzę takiej, wiecie, mimo wszystko, mimo tej karty, która mówi gdzieś tam, że będzie jakiś konflikt, to szczerze mówiąc to widzę sytuację, w której jesteście dość zadowoleni z siebie, macie jakieś pomysły, za którymi jakby podążacie dalej, je procedujecie, idziecie jakby w swoją stronę, tylko jeśli coś nie będzie szło lub coś Wam nie pójdzie po Waszej myśli, bo tutaj mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy bardzo często w sposób zdeterminowany zmierza po swoje, ale nie do końca jakby nie bierze pod uwagę, że coś może nie wyjść, tak? A mamy tutaj wisielca, czyli ewidentnie może coś utknąć w czasie realizacji tego celu. No to prośba jest dla was, jakby do Was taka, żebyście się nie frustrowały, tylko starały się zachować spokój. Okay. Przyjrzeć się sprawom z innej perspektywy i wtedy jakby jak sobie pomedytujecie nad tą sytuacją, to znajdziecie rozwiązanie, okay? Czyli nie tupiemy nogą, czyli może jakby nie wywołujcie konfliktów, tylko starajcie się zrobić burzę mózgu. O, to tak chciałam zakończyć to czytanie dla Was. Jeśli coś przystanie, zastanie, utknie, to nie wywołujcie konfliktu, nie złośćcie się, nie tupcie nogą, tylko starajcie się zrobić burzę mózgów z osobami, które są zaangażowane w tę sytuację, jak wyjść z tej opresji, jak popchnąć sprawy do przodu. I dokonujcie wyborów prosto z serca. 80%, 80% serca, 20% zdrowego rozsądku. Pozdrawiam Was serdecznie, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.